Nauczyciele nie zgadzają się z nową reformą wprowadzoną przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Reforma jest nieprzygotowana. W minioną sobotę znaleziono ciało mężczyzny. 24 godziny później doszło do śmiertelnego potrącenia 22-latka. Zakład gospodarki mieszkaniowej w Chojnie w tarapatach, ponad 1 000 000 złotych długów. Zobowiązania wobec zakładu wynoszą przeszło ponad 1,5 miliona, tak? Przemysław Kamiński, witam serdecznie, zapraszam do wydarzeń tygodnia. Dzisiejsze wydanie rozpoczynamy od strajku, co prawda nie naszego, ale nauczycieli, który miał miejsce m.in. w gimnazjum imienia Janusza Korczaka w Chojnie. Nauczyciele nie zgadzają się z nową reformą wprowadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nauczyciele domagają się 10% podwyżki płac oraz utrzymaniu warunków pracy. W postulatach umieszczonych na stronach Związku Nauczycielstwa Polskiego czytamy, że wzrost płac uzasadniony jest tym, iż podwyżek w oświacie nie było od 5 lat. Nieoficjalnie mówi się jednak, że cały czas chodzi o reformę edukacji, która zlikwiduje gimnazja. Mamy dzisiaj 31 marca 2017 roku, strajk szkolny przeciwko tym oto postulatom. O miejsce pracy. Dlaczego o miejsce pracy? Dlatego, że wbrew zapewnieniom pani minister edukacji narodowej dużo osób będzie zwolnionych. Szczególnie przedmiotowców, geografów, biologów, chemików, fizyków, a jeżeli będą mieli zatrudnienie, to w 3-4 placówkach, więc jeżdżąc po 3-4 szkołach zarobimy na paliwo. Oczywiście od 2012 roku nie mamy żadnych podwyżek. Minister Edukacji Narodowej obiecała nam podwyżki w kwocie 40 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego. No to jeżeli jest ktoś kontraktowym i mianowanym, no to dostanie 20 zł brutto. Nie jesteśmy zadowoleni z takich podwyżek. Walczymy o to, aby nasze dzieci mogły się uczyć zgodnie z najnowszymi trendami europejskimi. Podstawy programowe, które przedstawił MEN, do tej pory są przestarzałe, praktycznie przekopiowane z lat 80., 90. Podręczniki są niegotowe na dzień dzisiejszy, a mamy już rozpocząć na nich pracę od września. Reforma jest nieprzygotowana, sprawia wrażenie, że jest przygotowywana na kolanie, na szybko, byle tylko wprowadzić ją z dniem 1 września 2017. Prokurator rejonowy w Gryfinie prowadzi postępowanie o naruszeniu nietykalności cielesnej jednego z wychowanków w domu dziecka w Chojnie. Do wykroczenia doszło 27 marca. Dyrektor placówki został zawieszony w obowiązkach. Prokurator wszczął dochodzenie. Jest to czyn polegający na naruszeniu nietykalności cielesnej, ścigany z oskarżenia prywatnego, który prokurator objął ściganiem z urzędu. Postępowanie jest na wstępnym etapie, natomiast mogę powiedzieć, że w chwili obecnej został przedstawiony zarzut jednej osobie. Ta osoba została przesłuchana w charakterze podejrzanej. Że tak powiem, na tym moja informacja musi się zakończyć. To nie był spokojny weekend w miejscowości Chojna. W sobotę 25 marca po godzinie 21 w parku niedaleko Urzędu Miejskiego w Chojnie znaleziono ciało mężczyzny w wieku 60 lat. Leżącego przy chodniku mężczyzny znalazł przechodzień, który postanowił wezwać służby ratunkowe. Ratownicy po przybyciu na miejsce mogli już stwierdzić tylko zgon. Dzień później, przed godziną 22, doszło do śmiertelnego potrącenia 22-latka. Początkowo nie było wiadomo, czy skład potrącił człowieka czy zwierzę. Maszynista zatrzymał pociąg. Na miejsce zatrzymania została wezwana policja, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarna. Po kilkunastu minutach natrafiono na ciało mężczyzny. Zginął na miejscu. Komenda powiatowa policji w Gryfinie prowadzi poszukiwania za zaginionym Czesławem Knapczykiem. Mężczyzna miał 69 lat, około 165 cm wzrostu. Ciemne oczy, prostokątną twarz oraz jest szczupły. W dniu zaginięcia ubrany był w spodnie szturksowe koloru czarnego, czarną kurtkę materiałową, czarne buty pantofle oraz szarą czapkę z daszkiem. Osoby, które widziały mężczyznę, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie lub z najbliższą jednostką. W Szczecinie dług najmów lokali i komunalnych wynosi ponad 150 milionów złotych. W Poznaniu około 190 milionów.
To duże miasta, które w swoich zasobach mają kilka tysięcy mieszkań. W znacznie mniejszej Chojnie dług również jest milionowy, a wynosi dokładnie on ponad 1 000 000 zł. Jak mówi nam dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, każda gmina boryka się z zadłużeniami swoich mieszkańców. Lokale socjalne, jeśli chodzi o ich stan i wyposażenie, tak, no, różnią się. Tak jak wspomniałem, nowo wybudowane lokale spełniają wszelkie wymogi. Każda gmina boryka się z zadłużeniami swoich mieszkańców. Jeżeli chodzi o nasz zakład, naszą gminę, zobowiązania wobec zakładu wynoszą przeszło ponad 1,5 miliona. Tak? Zgodnie z przepisami, jeżeli najemca lokalu mieszkalnego lub komunalnego zalega co najmniej 3 miesiące, możemy wypowiedzieć umowę najmu lokalu. Tak? To uruchamia dalej procedurę złożenia wniosku do sądu, czyli sprawy o opróżnienie lokalu, czyli tak zwaną eksmisję. I tutaj już sąd zasądza, jak będzie wyglądała, czy dłużnikowi będzie przynależał się lokal socjalny, czy też nie. Stały, przeszkadzały, a przede wszystkim chyba niszczyły chojeńskie widoki. Mowa oczywiście o przyczepach kempingowych, które były zaparkowane w kilku miejscach w Chojnie. Na dzień dzisiejszy Urząd Miejski w Chojnie wszczął procedurę w tej sprawie. Właściciel kempingów zwrócił się do gminy z prośbą o wydzierżawienie jakiegoś terenu. O interwencję w tej sprawie poprosił nasz czytelnik. W porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Cedyni znalazł się punkt dotyczący zasad i organizacji oraz funkcjonowania stacji pogotowia ratunkowego w powiecie gryfińskim. Głównym projektem, o którym mówią radni i goście, jest wydłużający się czas przyjazdu karetki do ich miejscowości. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na fakt, że czas dojazdu wynosi nawet godzinę. Na ręce burmistrz Gabrieli Kotowicz trafiło pismo podpisane przez około 700 mieszkańców, którzy zwracają szczególną uwagę na ten problem. Kierownik Dolata przyznaje, że wątpi w możliwość stacjonowania zespołu medycznego w Cedyni. Czy Gryfino będzie większe o ponad 200 hektarów? Zgodnie z porządkiem obrad 25 Rady Miejskiej w Gryfinie jednym z punktów jest uchwała dotycząca przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta. Ma ono polegać na włączeniu w granice miasta części przyległych obrębów wiejskich. Potrzeba dokonania korekty granic administracyjnych miasta Gryfina wynika z postępowania procesu urbanizacji na terenach planowanych do włączenia w granice miasta. Dla większości obszarów objętych planowaną zmianą zostały opracowane przez gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, co sprawiło, że dotychczasowe tereny rolnicze przylegające do miasta przekształcą się w tereny zabudowane, typowe osiedla mieszkaniowe. Idzie jak burza, podbijając serca nie tylko jurorów, ale również widzów tego programu. Maciej Mazur przeszedł do kolejnego etapu polskiego talent show, jakim jest Idol. W tym tygodniu uczestnicy nie mieli prostego zadania. Do wyboru 6 utworów zaproponowanych przez jurorów programu i tylko kilka godzin na przygotowanie się. Maciej wybrał piosenkę pod tytułem Wstaję, w której autor tekstu jest natomiast juror programu Wojciech Łuszczykiewicz. Jurorzy byli dla uczestników bezlitośni, jednakże i to nie pokonało Maćka, który znalazł się w kolejnym etapie programu. Spośród 30 uczestników wybrano 12. Jak mówi nam Maciej, szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się, że dojdę do top 12. Maćkowi życzymy jak największego sukcesu w tym programie i trzymamy kciuki. Jest młodą, skromną i utalentowaną dziewczyną z pasą. W wolnej chwili zajmuje się fotografią i zdjęcie trafiło na stronę Italia Vogue, czyli jednego z najbardziej prestiżowych pism na świecie. Jest to włoski serwis poświęcony fotografii, portal stworzony dla młodych ludzi z całego świata. To właśnie tam wyłapuje się młode talenty. Niestety zrobienie dzisiaj dobrego zdjęcia to rzecz prosta, tym bardziej, że w naszych telefonach mamy bardzo dobre aparaty. Zrobienie zdjęcia, które chwyci za serce, to rzecz trudniejsza i to udało się Kindze. Cały wywiad z Kingą Prociów mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej www.chojna24.pl. Serdecznie zapraszamy. Czas na wydarzenia sportowe, a w nich... Początek rundy wiosennej już dawno za nami. W ten weekend powracają drużyny z B-klasy. Poznaliśmy zwycięzcę 5. edycji chojeńskiej Ligi Piłki Siatkowej. Bartosz Żabkowski z klubu bokserskiego został wicemistrzem okręgu zachodniopomorskiego młodzieży w wadze do 81 kg. Na początek Grand Prix powiatu gryfińskiego i Zachodnia Liga NTB. Udział w tych zawodach wzięło prawie 280 zawodników. Były to również pierwsze zawody potwierdzające cykl Zachodniej Ligi NTB.
Kolarze rywalizowali również w Grand Prix powiatu gryfińskiego. Po udekorowaniu najlepszych zawodników przyszła pora na tradycyjne losowanie nagród wśród wszystkich zawodników. Dwa rowery wygrali kolarze ze Szczecina, a rower rozlosowany wśród kibiców trafił do Chojny. Do wyboru były dwie trasy 50 km dla najbardziej zaawansowanych sportowców i 24 dla amatorów. Wszystkie wyniki oraz zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się na naszej stronie chojna24.pl. To nie koniec. Marzenia wciąż są realne. W środę 29 marca przed własną publicznością drużyna Morzycka-Morin pokonała Spartę Węgorzyną 2-0. Piłkę między słupkami wpakowali Ropiejko oraz Chrzanowski. To kolejny krok w drodze do finału. Teraz czeka ich mecz półfinałowy. Losowanie 1/4 i 1/2 finału Pucharu Polski Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 12. Bartosz Żarkowski z klubu bokserskiego Garda został mistrzem okręgu zachodniopomorskiego młodzieży w wadze 81 kg. W finale do Mistrzostw Polski przegrał z medalistą Mistrzostw Polski kadetów i juniorów Damianem Rybarczykiem z Olimpii Szczecin. Przenieśmy się teraz na parkiety piłki siatkowej, gdzie z kolejki na kolejkę frekwencja zespołów biorących udział w zawodach jest coraz mniejsza. W przedostatniej kolejce sezonu do rywalizacji przystąpiły zaledwie 3 drużyny. W pierwszym meczu Wydychowa rywalizowała z liderem rozgrywek Demet Team. Po zaciętym i bardzo wyrównanym meczu ostatecznie zwyciężył lider, pokonując rywala 2-1. W kolejnym spotkaniu przeciwnikiem Demetu była ekipa Watahi, która bez dwóch liderów, Masowskiego i Kusiaka, dość gładko przegrała spotkanie 2-0. Ostatnim meczem tego dnia było starcie pomiędzy Wydychową a Watahą. Zwycięsko z parkietu schodziła Wydychowa, pokonując Watahę 2-1. Podsumowując klasyfikację generalną, tabela wygląda następująco. Na pierwszym miejscu plasowuje się Demet Team 23 punkty, drugie Narost 14 punktów, Egzekwo na trzeciej pozycji Wydychowa i Watahą 12 punktów, piąte miejsce Libero Chojna 8 punktów. Przed nami kolejny weekend zmagań na boiskach i stadionach w regionie. Do walki o ligowe punkty powraca B-klasa. W czwartej lidze Energetyk Gryfino zmierzy się z Dąb Dębno w wojewódzkiej okręgówce Odrachojna Podejmie Iskrę Kulczewo. I na Insko to rywal ekipy z Morynia, który w tym sezonie walczy o awans. Cały plan na weekend w cotygodniowym programie Co przyniesie weekend na naszej stronie. Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej informuje, iż z rozgrywek B-klasy grupy 6 wycofała się drużyna Olimpia Troszyn. Jednocześnie tym samym w terminarzu rozgrywek w miejscu wyżej wymienionej drużyny należy wstawić pauzę. To wszystko w tym wydaniu Wydarzeń Tygodnia. Zapraszamy oczywiście do śledzenia nas na portalach społecznościowych. Ja Państwu dziękuję za uwagę, życzę udanego wieczoru, a przede wszystkim udanego i pogodnego weekendu. Do zobaczenia!